Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski i Wspólnicy, kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych. To studia Biznes 24, tu podczas forum EFNI w Sopocie dołączył właśnie człowiek sztuki. Jan Koszucki, wiceprezes Desy Unikum. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Co pan robi tutaj między tymi wszystkimi biznesmenami zastanawiającymi się nad tym, co przyniesie jutro w biznesie i gospodarce? No, myślę, że warto, żeby zastanowili się też, co może być jutro w sztuce, co sztuka może dać nam jutro, co może nam dać dzisiaj, żeby to jutro było ciekawsze. Także tych pytań jest mnóstwo i mnóstwo odpowiedzi. My dużo tutaj dyskutujemy właśnie o tym, jak się zmieni gospodarka, jak przemysł 4.0 zmniejszy lub zwiększy konkurencyjność polskich przedsiębiorców, a w sztuce są takie trendy, które powodują, że sztuka za, nie wiem, 10 lat będzie inna niż jest teraz? Ja myślę, że sztuka cały czas żyje. To jest jej cały jakby idea i w ogóle no, taka wyjątkowość, że on jej się nie da przewidzieć. Natomiast patrząc na przykład na rynek sztuki, ten rynek bardzo też ciekawie rośnie pod względem gospodarczym, ponieważ patrząc na inwestycje, które ktoś poczynił 10-20 lat temu, no to właściwie nie ma chyba lepszej inwestycji niż sztuka. I polska sztuka nadal nie jest wcale droga, patrząc na ceny na świecie, więc ten potencjał inwestycyjny jest cały czas ogromny. Mówi pan, że nie ma lepszej inwestycji niż sztuka, to w takim razie taka średnia stopa zwrotu ze sztuki w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce to ile jest? No powiedziałbym tak, jeżeli ten rynek rośnie 20-30% rocznie, jeżeli znajdziemy dobrą pracę, jak nie wiem, choćby Wyspiańskiego, którego w 2010 roku kupiliśmy za 200-300 tysięcy, dzisiaj to jest 5-6 milionów. Także naprawdę warto było. No tylko Wyspiański to jest skończona ilość. Z tego też wynika tak, rzadkość dóbr, no, ekonomia działa. Sama Desa jest potężną machiną do robienia pieniędzy na sztuce. To kiedy będziecie finalnie na giełdzie? Mamy nadzieję, że to będzie jeszcze ten rok, końcówka tego roku, grudzień. Grudzień to jest też dla nas w ogóle bardzo intensywny moment, bo na rynku sztuki wtedy dzieje się najwięcej. Wtedy są najważniejsze aukcje, najważniejsze obiekty, które czasem trzymamy cały rok specjalnie, żeby dopiero wtedy je pokazać. Także rzeczywiście bardzo emocjonująca końcówka roku przed nami. A to jak pan mówi, że trzymacie niektóre dzieła, żeby je pokazać, czy sprzedać, wystawić dopiero w końcówce roku, to jak inwestorzy już będą mogli w was zainwestować, to będzie tak, że to będzie taki biznes z sezonowością mocną, w sensie, że te grudnie zawsze będą takimi momentami, kiedy przychody będą, tak powiem, drastycznie wyższe od reszty roku? Tak to jest na rynku sztuki, nie tylko w Polsce, że rzeczywiście najważniejsze aukcje odbywają się na przełomie listopada i grudnia. Drugi taki mniejszy sezon to jest czerwiec. Tak ten rynek wygląda, to wynika też z przyzwyczajeń, z tego, że wtedy organizuje się te najważniejsze aukcje w Londynie, w Nowym Jorku, w Sotheby's, Christie's. W Polsce wyszło to tak samo. Myślę, że pewnie można by się zastanawiać, dlaczego tak jest, ale nie przeszkadza nam to. Główne story rozwojowe Desy, które będziecie sprzedawać inwestorom, jak brzmi? Chcemy przede wszystkim, żeby ten rynek się rozwijał. Chcemy, żeby zobaczyć, co się da zrobić w całej wschodniej, środkowej Europie. To bardzo taki daleki plan, ale bardzo ciekawy. Polski rynek już się rozwinął. Na Węgrzech, w Rumunii to jest dwa kroki do tyłu. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Chcemy, żeby cały czas inwestować w zainteresowanie rynkiem. Mamy mnóstwo nowych klientów. Oni tak naprawdę się uczą, oni wchodzą w to. Więc rzeczywiście tutaj perspektywy rozwojowe są bardzo, bardzo długie i ciekawe. To Desa jako firma jak będzie rosła w najbliższych latach? No liczymy na to, że uda nam się utrzymać wzrost na poziomie 20%. Taki wzrost udawało się utrzymać w ubiegłych latach. I myślę, że przy wspomożeniu przez inwestorów to będzie nawet wyższy wzrost. A to jest wzrost przychodów czy wzrost zysków?
Mówimy o wzroście przychodów, o wzroście wyników w ogóle jakby firmy. Generalnie cały rynek rośnie. On tak naprawdę jest w ogóle w takim pędzie. Ten rok tak naprawdę jest wzrostem, myślę, że kilkudziesięcioprocentowym. To jeszcze nie jest możliwe, żeby to w tej chwili powiedzieć, ale widzimy to, co się dzieje po prostu. Wróćmy do Sopotu i do EFNI. Hasło tegoroczne jest, co będzie jutro. Oczywiście nie chodzi o kolejny dzień, tylko chodzi o to, co przyniesie w biznesie przyszłość. Dla biznesu związanego z inwestycjami w sztukę, co jutro przyniesie? Są jakieś technologiczne nowe trendy? Są trendy w sztuce ważniejsze od tego, czym ten rynek sztuki będzie żył w najbliższych latach? Technologia rzeczywiście się bardzo nam wspomaga nas. Myśleliśmy, że moment pandemii, ten rynek usiądzie, natomiast okazuje się, że wszystko udało się przenieść do internetu, udało się uczestniczyć zdalnie w licytacjach. Tak naprawdę dzisiaj, kiedy już można przyjść na aukcję, wiele osób woli licytować przez aplikację, licytować przez telefon. To jest wygodniej, siedząc sobie na własnej kanapie, a tak naprawdę można też uczestniczyć w tych samych emocjach. Więc myślę, że ten rozwój technologiczny bardzo będzie też nas pomagał i będzie ciekawy. Natomiast co dalej na rynku? No pewnie nowe mody, pewnie nowe trendy, które wyskoczą i nagle okażą się jakimś czymś. Chciałoby się wiedzieć, co artyści wymyślą, prawda? Jan Koszucki, wiceprezes DESY Unikum, był naszym gościem tu na Forum Nowych Idei, Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski i Wspólnicy, kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych.